Jezu, dobra, mamy środę, dopiero w środę idę na siłkę po powrocie, no ale niestety, czy może stety, z remont taty w sklepie, musiałem pomagać trochę i no nie było kiedy za bardzo skoczyć na tą pakę. No ale co, wracamy na pakercję, jadę po przemusia i wlatujemy od nowa na pełnej. No, zapraszam do oglądania. Essa. No i Lubrzyńskim. Dzisiaj czuję się jak, może nie jak gówno, ale czuję się mega zmęczony po wczorajszych martwych ciągach. Co prawda zapomniałem kamerki wziąć, muszę wąsiki poprawić. Nie wziąłem kamerki, więc nie nagrałem. Dzisiaj na nogi wezmę kamerkę. Co, mam taki deloadowy w sumie tydzień, bo nie ćwiczyłem, więc teraz taki wstępniaczkowy tydzień. No i wchodzimy z pełną mocą i redukujemy do końca. Issa. Baby, gdzie wszyscy trendy? Tu, baby. Widzowie, po ciężkich siadach kręcimy. Zwolcie kardiowe. Zwolcie, pomachaj. Polecam lifehack. Jak oglądacie serię w trakcie kardio, to w ogóle czas leci 3 razy szybciej. Polecam The Boys. Dobra, chyba jest. Siemanko widzowie, dzisiaj ze Zwolinkiem. Zwolin robi pierwsze głębokie siady na butle, klasyczne. Oczywiście to nie są jego pierwsze zabawy z przysiadami, bo wcześniej się już bawił w jakieś ćwiczenia przygotowujące, ale dzisiaj uczymy się już prawidłowego przysiadu, ponieważ przeszedł kontrolę wstępną. Już zrobiliśmy mobilization, zaczęliśmy pierwsze serie. Zwolin wie, jak się mniej więcej ustawiać. Ja tu będę go poprawiał, a wy możecie się uczyć ze mną. A ze zwolciem w sumie. Fajnie. Dobra, zwolcie, dawaj do tyłu, zwolcie robi w hajbarze. Dobra. Popraw, no dobra, lecisz. Zatrzymaj się. O, tak ładnie jest widać u Przemka. Popraw trochę kostkę prawą. Popraw, zobacz jak stoisz. Spójrz tu na chwilę. Prawa stopa do środka bardziej. O. Dobra, i lecimy. O, to będziemy mieli fajny filmik instruktażowy. I do góry. Delikatnie widać, jak Zwolina przenosi na lewą stronę. Prawa noga idzie dużo szerzej. Czy będzie jeszcze dużo do poprawy z mobilnością, z mobilizacją. I dawaj, lecimy. Dobra widzowie, teraz będziemy mieli przemusia z drugiego kąta. Dobra, pamiętaj stopa i lecisz. No i do góry. Super. Rusza z bioderek i do góry. Ekstra z bioderek do tyłu. Super. Ekstra. Zobacz, jak zwolnił, że jest ładnie nauczony. Sztanga idzie prawie w jednej płaszczyźnie góra-dół. Nie przechyla się już do przodu. O, teraz go trochę buiło akurat, jak powiedziałem. Chciałeś pokazać, dobra. Ale właśnie zobacz, jak zwolnił, ładnie prowadzi sztanga góra-dół. Zobacz, jak koniec sztangi znajduje się nad stopą. Tutaj widać, jak przeszedł za bardzo do przodu.
i mu uciekł ciężar do przodu. Stojaczek jest naprawdę za nisko trochę dla niego, ale to też pode mnie, bo ja jestem karłem. Właśnie muszę, wiesz, wstęp. A ja ze względu, że dzisiaj mniej czasu mamy, nie będzie czasu na cardio, to lecę sobie cardio na przysiadach, czyli wlatuję 140 na zatrzym 8 albo 12. Będziemy cisnąć, będziemy pompować kulosy. O, teraz wejdzie. Czekaj, ja się martwię. Dawaj, chodzisz w dół. Tutaj zobaczcie, fajnie widać, jak jest lewe biodro mniej mobilne od prawego. Widać, jak prawe kolano bardziej wychodzi na zewnątrz. To będzie do wypracowania oczywiście. Dawaj, przejdź, rób, rób, rób. Na razie ważne, że jest kontrolowany ten ruch. To będzie kwestia do poprawienia jakiegoś ćwiczonka z gumami. To będziecie stay tuned. Część z was pewnie zastanawia, czemu Zwolin robi na boso. Nie dlatego, że jest biedny, tylko jego buty nie są przystosowane do przysiadów, ponieważ mają, zobaczcie, mięciutkie podbicie. Tego nie chcemy przy przysiadach. Ma być stabilnie, a Zwolin ma problemy ze stabilnością kostki, co go poprawię na początku. Dawaj, Zwolin, robimy. Zobaczcie teraz ładnie kosteczki z Wolina, jak teraz pilnuje. I dawaj, schodzimy. Jest dużo lepiej, delikatnie mu się schodzi ta prawa kostka do środka. Ale to wszystko przez to, że przysiady nie mogę teraz zwalczyć z mówieniem. Mogę walić. Ale jakie dupsko. O Jezu. Kawał sraki. Dawaj, dawaj. Tak jakbyś siadał na ryj. O. Siema widzowie, wróciłem po treningu nóg. Bez śniadanka, więc szybka, duża porcja węglowodanów i białeczka, czyli owsianka zagłady. Szymon testuje ode mnie pierwszy raz, a babcia tam marudzi, bo babcia twierdzi, że owiec to jedzą konie, a z racji, że chcę mieć nogi jak kuń, to jem płatki owsiane na mleko owsianym i na dodatek Cheeriosy owsiane, więc obym miał nogi jak kuń.